Według jednej z interpretacji wyraz karabella pochodzi od włoskiej zbitki słów cara i bella, drogocenna i piękna. Najprawdopodobniej nie jest to właściwy źródłosłów, bo do dzisiaj między językoznawcami trwa spór o pochodzenie tej nazwy. Jedno jest jednak pewne. Karabella rzeczywiście jest szablą piękną. Piękną i zabójczo skuteczną. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej opowiem Wam o szabli legendzie, szabli symbolu, najbardziej polskiej z niepolskich broni – karabeli. Karabelę można rozpoznać już na pierwszy rzut oka. Jej najbardziej charakterystyczny element to rękojeść, której dolna część uformowana jest w głowę orła. Wbrew pozorom nie jest to jedynie ozdoba, ale o tym za chwilę. Kolejne typowe elementy rękojeści karabelowej to krótki jelec zakończony niewielkimi gałkami oraz okładziny rękojeści nacinane w szewrony, czyli ornament w kształcie litery V, a następnie nabijane mosiężnymi guzami. Do tego dochodzi oczywiście głownia o różnej krzywiźnie, często z wyodrębnionym piórem. Te cechy są oczywiście pewnym uproszczeniem, bowiem na przestrzeni dziesięcioleci modyfikowano wzór karabeli zgodnie z aktualną modą, walorami użytkowymi czy indywidualnymi gustami użytkowników. Ze względu na tę różnorodność badacze tematu, tacy jak Włodzimierz Kwaśniewicz, Wojciech Zabłocki czy Zdzisław Żegulski, proponowali bardzo różne podziały typologiczne karabel. Na potrzeby tego materiału pozwolę sobie sprawę nieco uprościć i podzielić karabele na dwa podstawowe rodzaje – wersję ozdobną i bojową. Tych nieco bardziej zainteresowanych tematem odsyłam do publikacji wymienionych wcześniej autorów. Konkretne tytuły znajdziecie w opisie tego filmu. Do widzenia po trzeźwu! Pójdź za mną, Gerwany! Łazie! Gra w związku! Gracie! To nas! Karabel! Pora za drzwi! Do kąta! To nas! Karabel! Stój pan, to rzecz nasza! Istniały więc karabele zarówno ozdobne, jak i te służące bezpośrednio do walki, a pomiędzy nimi cała masa egzemplarzy, które z powodzeniem łączyły obie funkcje. Mimo to karabela przez wiele lat uznawana była przede wszystkim za broń dekoracyjną. Starsze publikacje rozszerzają nazwę karabela na każdą szablę ozdobną, nie posiadającą walorów bojowych, bez względu na jej konstrukcję. A to bardzo duży błąd. Wojciech Zabłocki, szermierz i badacz tematu, udowodnił bowiem, że karabela świetnie sprawdzała się w szermierce i mogła być wspaniałym narzędziem zarówno dla początkującego szermierza, jak i wytrwałego rębajły. Karabela umożliwia zadawanie błyskawicznych cięć w różnych kierunkach i wykonywanie zasłon odbijających. Opanowanie kilku podstawowych działań tą szablą zapewniało skuteczność mniej wprawnym, a dobre opanowanie szermierki umożliwiało sukcesy wytrwałym rębaczom. Takie bojowe karabele posiadały z reguły okładziny rękojeści wykonane z drewna dębowego, orzechu czy hebanu. Głowica, uformowana w głowę orła, poprawiała chwyt dłoni i zapobiegała wyślizgnięciu się szabli podczas szermierki. Większość zachowanych karabel bojowych posiada głownie, które można uznać za bardzo dobre jakościowo. Wykonywane były one albo w Rzeczpospolitej, albo importowano je ze wschodu. Większość z nich jest świetnie wyważona i po prostu wytrzymała. Nie dotrzyma żaden kroku, chociaż wyjdzie czasem który. Nie ulega wątpliwości, że karabele używano w boju równie chętnie co inne rodzaje szabli. Skąd więc wziął się mit o tym, że karabela jest serpentyną wyłącznie ozdobną, do stroju? Otóż rzeczywiście w drugiej połowie XVII wieku karabele zaczęły tracić swojego bojowego ducha, a większość szlachty zaczęła traktować je jako po prostu drogie zabawki. Świetnie oddaje to wiersz Wacława Potockiego, pochodzący właśnie z połowy wieku XVII. Pókiśmy miecze, pałasze i kordy nosili, nie baliśmy się ordy. A gdy z karabelkami nastały czeczugi, nie orzeł w Ukrainie i w Podolu pługi. Kilkadziesiąt lat później, w wieku XVIII, karabele były już przede wszystkim błyskotkami. Chociaż trzeba przyznać, że i wtedy zdarzały się nieliczne egzemplarze, które posiadały walory bojowe. Łączyły przyjemne z pożytecznym.
Wszystko bowiem zależało od fantazji właściciela. A tej, jak wiemy, dawnej szlachcie nie brakowało. Na te kostiumowe wersje karabeli mimo wszystko też nie powinniśmy się obrażać. Często były to bowiem prawdziwe dzieła sztuki. Wiele ozdobnych egzemplarzy ociekało złotem i srebrem. Okładziny rękojeści wykonywane były na przykład z kamieni półszlachetnych, masy perłowej, bursztynu, czarnego rogu czy kości słoniowej. Całość ozdabiano ornamentami przedstawiającymi motywy roślinne, drogimi kamieniami, perłami. Nie zapominano także o głowniach, na których umieszczano napisy własnościowe, wizerunki królów, sentencje łacińskie czy żartobliwe powiedzenia, takie jak bez Boga ani do proga, bez karabeli ani z pościeli, czy krzyż na czoło, kort na wroga, tnij aż śmiało w imię Boga. Taka bogato zdobiona szabla z czasem stała się częścią ubioru narodowego. Karabela razem z żupanem, kontuszem i pasem słudzkim już na zawsze stała się symbolem dawnej Rzeczpospolitej. Wszystko to sprawia, że karabela nazywana jest czasem najbardziej polską z polskich broni. Myliłby się jednak ten, kto uznawałby ją za nasz wytwór rodzimy w 100%. Ojczyzną karabeli jest bowiem Wschód, tereny Arabii, Persji, a nade wszystko Turcji, gdzie podobna broń znana była już od wieków. Odległym echem karabel są używane już kilkaset lat przed naszą erą greckie machairy, czyli krótkie jednosieczne miecze, których cechą charakterystyczną była właśnie rękojeść w kształcie głowy lwa lub ptaka. Z Grecji trafiły one do Rzymu, w którym głowice chętnie formowano właśnie w orlą głowę. Orzeł był w końcu symbolem państwa rzymskiego. Wkrótce taki wzór orlej rękojeści trafił do Bizancjum, gdzie stał się szczególnie popularny. I tak, po licznych modyfikacjach, zawędrował do broni kręgu muzułmańskiego, której elementy już u schyłku średniowiecza, wraz ze wzmożonym zainteresowaniem Orientem, zaczęły przenikać na tereny Rzeczpospolitej. Warto tutaj dodać, że broń oprawiona w stylu karabelowym pojawiła się na naszych ziemiach znacznie wcześniej, niż zwykło się sądzić. Rękojeści karabelowe można dostrzec już na rzeźbach pokrywających ołtarz mariacki Wita Stwosza, a to dzieło pochodzi przecież z końca XV wieku. Również w XV wieku karabela zaczyna pojawiać się w źródłach pisanych. Wzmiankowana jest w aktach ekspedycji wojennej przeciwko Wołochom i Turkom z lat 1497-98. Warto pamiętać, że z karabelą przy pasie pochowano króla Kazimierza Jagiellończyka. Nie były to jeszcze dokładnie te szable znane z XVII, ani tym bardziej XVIII wieku, ale już późne średniowiecze zwiastowało nadejście nowego rodzaju broni. Na wschodnie pochodzenie omawianej szabli wskazuje także nazwa. Są wprawdzie osoby, które łączą ją z osobnikiem o nazwisku Karabel, który miał rzekomo wśród Polaków wprowadzić modę na ten rodzaj broni. Jest to jednak teoria naiwna. Podobnie jak ta, która mówi o włoskim pochodzeniu tego słowa, o którym wspominałem na początku odcinka. O wiele ciekawsze wydają się te pomysły, które nazwę karabela wiążą ze wschodem. Niektórzy językoznawcy oraz badacze, na czele z Zygmuntem Glogerem, wskazują na podobieństwo słowa karabela z miastem Karbala w Iraku. Jednak ta miejscowość nigdy nie była szczególnie znana z produkcji szabel. Również w Turcji znajduje się miasto o podobnej nazwie Karabel. Czy właśnie stamtąd pochodzi nasza karabela? Pewności nie ma. Wiadomo za to, że to właśnie wschodnimi wyrobami inspirowali się panowie bracia. No dobra, ale skoro karabela to tak naprawdę wymysł wschodni, to czy mamy prawo mówić o niej jak o broni rodzimej, nośniku polskiej kultury? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy prześwietlić, jak powstawały karabele. Szlachcic, który chciał się zaopatrzyć w ten rodzaj broni, miał do wyboru trzy opcje. Mógł sprowadzić ze wschodu kompletną karabelę turecką, mógł kupić karabelę, która stworzona została na terenie Rzeczypospolitej, ale z półfabrykatów sprowadzonych ze wschodu, wreszcie mógł kupić karabelę, która całkowicie wyprodukowana została na naszych ziemiach. Tak o tym zjawisku pisał Włodzimierz Kwaśniewicz. Do Lwowa przesyłano wielkie ilości różnego typu orientalnych wyrobów i półfabrykatów przeznaczonych do dalszej obróbki na miejscu.
Znajdowały się wśród nich kompletne szable, ale też same rękojeści, głownie i okucia do pochew. Z tych półfabrykatów wytwarzano we Lwowie wyroby finalne, zgodnie z panującą wówczas modą, smakiem artystycznym i potrzebami funkcjonalnymi. To właśnie te modyfikacje, odpowiedni dobór głowni, zmiany w obrębie rękojeści czy wreszcie zdobienia, były swoistą kropką nad i. Przetworzony w duchu rodzimym wyrób wschodni zmieniał całkowicie swój charakter. Karabela stawała się karabelą polską. W tamtych czasach nie było to nic dziwnego, wszak od innych kultur często i gęsto przejmowaliśmy stroje, zbroje i broń wszelkiej maści. Takimi modyfikacjami zajmowały się w Rzeczpospolitej wyspecjalizowane cechy. Szczególnie dużą popularnością cieszyły się warsztaty Ormian Lwowskich, którzy byli mistrzami w swoim rzemiośle. W drugiej połowie XVIII wieku popularne karabele produkowała także Radziwiłłowska szlifiernia w Jankowicach koło Naliboków. Współcześnie karabele można podziwiać w muzeach w Polsce i na świecie. Wiele egzemplarzy, szczególnie tych ozdobnych, na całe szczęście dotrwało do czasów dzisiejszych. Karabela utrwaliła się także w naszej kulturze. Szabla ta bardzo często pojawia się na kartach pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Karabelą była też słynna pani Barska, czyli serpentyna należąca do Cześnika z zemsty Aleksandra Fredry. Jak sami widzicie, karabele towarzyszyły naszym przodkom przez całe wieki. I zawsze przypominały o tym, co w dawnej Rzeczpospolitej najlepsze i najpiękniejsze. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, serdecznie zachęcam do subskrybowania mojego kanału i zostawiania łapek w górę. Polecam Wam też dwa materiały pokrewne tematycznie. Ten o karacenie, szlacheckiej zbroi ze starożytnym rodowodem oraz ten o szlacheckich pojedynkach. Na dzisiaj to już wszystko. Wielkie dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!